Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu Ruchu Patriotycznego w Mielcu. Dzisiejszym gościem będzie pan redaktor Piotr Gociek. Jak to brawa? Pan Piotr Gociek jest dziennikarzem, publicystą, pracuje obecnie w redakcji tygodnika Do Rzeczy, a także telewizji Republika. Ze sobą przyniósł swoje trzy książki, które można nabyć w promocyjnej cenie. Są nimi Demokrator, Czarne Bataliony, a także wywiad rzeka z naszym ostatnim gościem, panem Cezarym Gwydem. Tytuł tej książki to Zawód dziennikarz śledczy. Temat dzisiejszego spotkania to zagrożenia dla Polski i zagrożenia dla świata. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że tak licznie Państwo zaszczycili mnie swoją obecnością. Sobota popołudnie to wszak pora na odpoczynek raczej niż na jakiekolwiek formy wysiłku. W trzech rolach, jak przed chwilą prowadzący powiedział do Państwa, przybywam jako publicysta tygodnika Do Rzeczy, jako publicysta telewizji Republika, jako pisarz. W każdej z tych ról służę Państwu, jeśli będą jakieś pytania, odpowiedziami, podpowiedziami i całą moją wiedzą, jaką tylko mogę przekazać. Przy okazji tygodnika Do Rzeczy też chciałbym zauważyć, że podobnie jak 11 moich innych kolegów, jesteśmy nie tylko autorami tego tygodnika, ale również jego udziałowcami, ponieważ założyliśmy ten tygodnik, jak Państwo znakomicie wiedzą, wtedy, kiedy straciliśmy w wyniku wrogiego przejęcia oryginalny tygodnik, uważam, że który przez jakiś czas z bardzo dużym powodzeniem udało nam się prowadzić. Telewizja Republika to też, jak Państwo znakomicie wiedzą, jest telewizja, która nie należy do żadnego koncernu medialnego, której jesteśmy udziałowcami i założycielami. W związku z tym, w odróżnieniu od wielu innych przedsięwzięć medialnych po prawej stronie, jak to bywało w ostatnich latach, a nawet dekadach, można powiedzieć, mamy tą szczęśliwą sytuację, mamy ten komfort pracy, że nie jest możliwe, że się zmieni nagle jakiś prezes, albo właściciel, albo udziałowiec i nagle wszyscy będziemy musieli zakładać nowe tygodniki albo nowe telewizje, więc tym razem jesteśmy wreszcie na swoim. Trochę czasem żałuję, że prawa strona tak długo musiała się uczyć tego modelu, który przez ojca Tadeusza Rydzyka został wymyślony już dawno, dawno temu, bo on chyba pierwszy po prawej stronie odkrył, że jedynym sposobem na prawdziwą niezależność polityczną i niezależność opinii jest także niezależność własności, ale z drugiej strony też chyba nie było przed rokiem 2007 takiego czasu w historii Polski po 1989 roku, żeby ludzie, którzy mieli odmienne poglądy niż władza, byli z taką zaciekłością z wszystkich miejsc, z których tylko władza mogła ich usunąć, wyrzucani, bo jednak obserwowałem to wszystko nie tylko z boku, ale też od środka, pracując w różnych miejscach, bo miałem okazję w życiu i pracować w mediach prywatnych, i publicznych, i w lokalnych, i w ogólnopolskich, i bywało różnie na różnych szczeblach. Raz ciśnienie było większe, raz ciśnienie było mniejsze, ale jednak, czy kiedy rządzili postkomuniści do spółki z ludowcami, czy jakieś inne konfiguracje miały miejsce, także niesprzyjające dla poszczególnych nurtów po prawej stronie, bo to przecież też te rządy były często skomplikowanymi koalicjami, układankami i miały kontestatorów po prawej stronie, to jednak zawsze jakieś przyczółki były w telewizji publicznej, w radiu publicznym, w lokalnych rozgłośniach publicznych, w wielu miejscach, szczególnie kiedy istniały jeszcze silne, niezależne, lokalne media prywatne, także drukowane, była ta przestrzeń wolności dosyć spora. W tej chwili w wyniku dwóch procesów, to znaczy zaciskania żelaznej pięści przez władze w mediach publicznych, a także de facto likwidacji, konsolidacji, najpierw potem likwidacji dużej części mediów lokalnych, zwłaszcza papierowych i zwłaszcza małych stacji radiowych, które właściwie wszystkie już zostały częściami wielkich ogólnopolskich sieci, to pole debaty i pole wolności słowa po roku 2007 zostało niezwykle zawężone, także czas był najwyższy, żeby próbować to wszystko zacząć odwojowywać. Nowe zagrożenia dla Polski i nowe zagrożenia dla świata. Tak oryginalnie to z panem Józefem sobie ustalaliśmy, jeśli chodzi o tytuł spotkania. Oczywiście te nowe to często stare zagrożenia, tak? Ale jest to bardzo często stare wino w nowych beczkach. Będę płynnie przechodził od tych zagrożeń wewnętrznych
do zewnętrznych i odwrotnie, bo one się ze sobą bardzo mocno łączą, szczególnie jeśli idzie o naszego wielkiego przyjaciela ze wschodu. To jest też taka rzecz, która łączy moje różne role, to znaczy rolę pisarza, rolę publicysty, rolę analityka, to jest polityka z uwzględnieniem analizy tego, w jaki sposób systemy polityczne funkcjonują. Moją pasją prywatną jest też marketing polityczny, więc jako dziennikarz zajmujący się polityką zawsze starałam się mniej zwracać uwagi na to, co kto powiedział, a bardziej starać się zanalizować, dlaczego, czemu to służyło, jaki za tym, co było mówione czy robione, stał jakiś głębszy plan, bo myślę, że bardzo wiele rzeczy się dzieje w polityce i w ogóle w życiu publicznym, które gdzieś tam nam uciekają, bo są przykrywane tą taką gigantyczną nadprodukcją informacyjnej piany, z którą Państwo się spotykacie na co dzień, informacji kompletnie nieistotnych, informacji, którymi żyją kolorowe portale, którymi żyją tak zwane mainstreamowe media itd., itd. Kiedy jeździłem troszkę w grudniu po Polsce, ale przede wszystkim kiedy rozmawiałem z dziennikarzami o mojej najnowszej książce, to jest zbiór opowiadań Czarne Bataliony, opowiadań takich realistyczno-fantastycznych, bardzo często dziennikarze pytali, po co polityka pisarzowi? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Po pierwsze, z polskiej literatury polityki usunąć się nie da, bo gdybyśmy spróbowali politykę z naszych wielkich pisarzy, albo nawet z takich mniejszych, ale za to bardzo popularnych usunąć, to niewiele by z niej zostało, bo jakbyśmy wyjęli politykę nawet z Dołęgi Mostowicza i jego najbardziej zabawnych powieści społeczno-satyryczno-politycznych, to niewiele by tam było do czytania. Jak gdybyśmy wyjęli politykę, historię z Żeromskiego, Prusa, Sienkiewicza, Mickiewicza i tak dalej, to też bardzo niewiele by tam zostało, to po pierwsze. Po drugie, pewnie gdybym był fizykiem albo gdybym był biologiem, to w tym, co piszę, byłoby dużo fizyki i biologii. Myślę, żeby się temu specjalnie nikt nie dziwił. Natomiast mnie dziwi to, że dziwi się ktoś temu, że skoro mnie pasjonuje polityka, media i historia, to tego jest akurat dużo także w moim pisaniu. Pisanie jest o tyle wygodne, że pozwala w sposób nieskrępowany testować pewne modele, przyglądać się pewnym zjawiskom niepokojącym, pewnym wydarzeniom, które wokół nas zachodzą. Czasem można przedstawić je w zwierciadle satyry, czasem można troszkę nimi postraszyć, choć myślę, że nasze życie polityczno-międzynarodowe na co dzień, zwłaszcza w ostatnich latach, tak przyspieszyło, że nie trzeba straszyć specjalnie dodatkowo. Ale no nie jest to nigdy obśmiewanie dla samego śmiechu. Myślę, że prawdziwa satyra to jest taka, która śmieje po to, żeby która śmieje się z czegoś po to, żeby to naprawić, tak? Więc pod tym względem czuję się trochę człowiekiem w służbie publicznej, także wtedy, kiedy się wyśmiewam. Myślę, że Państwo, którzy czytają na przykład rubrykę Dwaj Panowie G w tygodniku do rzeczy, wiedzą doskonale, jak przydatną bronią może być humor. I myślę, że prawa strona od wielu lat trochę cierpi na tym, w tym, że niekiedy bywa zbyt taka napuszona, groźna, a trochę za mało szydząca, bo to jest też taka broń, która przeciwnika boli najbardziej. Przeciwko śmiechowi i dowcipowi nie ma tak naprawdę dobrej obrony, a potrafią teraz zaboleć naprawdę bardzo mocno. No i też dziwnym trafem, jak ktoś ze mną rozmawia o na przykład w swoich ulubionych programach w telewizji Republika, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś do mnie podszedł na ulicy i powiedział: o, pamiętam, półtora miesiąca temu dokonał pan takiej głębokiej, mądrej analizy sytuacji na Dalekim Wschodzie. Natomiast oczywiście bardzo często się zdarza, że ktoś przychodzi i mówi: ale z Rafałem Ziemkiewiczem, żeście tam wyśmiali tego czy tamtego i tego. Co pokazuje, jak bardzo śmiech jest tą bronią niedocenianą. Ja korzystam z tej broni jako publicysta, korzystam z tej broni jako ironista telewizyjny, korzystam z tej broni także jako pisarz, ponieważ tak się składa, że zarówno powieść Demokrator, którą wydałem 2 lata temu i która już miała 2 wznowienia od tej pory, jak i część tekstów w zbiorze Czarne Bataliony, to są rzeczy polityczne,
okręcone mocno wokół naszej rzeczywistości, trochę fantastyczne, ale też z reguły dość mocno złośliwe. Przechodząc do zagrożeń, o których chciałbym powiedzieć. Dwa największe zagrożenia, które wskazać można bez wielkiego trudu w tej chwili dla tego, co dzieje się na terenie Europy, to oczywiście zagrożenie rosyjskie i zagrożenie islamskie. Przybierano jednak formy, których myśmy się trochę nie spodziewali. To znaczy, ci wszyscy, którzy przestrzegali Europę lat temu 20-25 przed radykalizującym się islamem, byli przekonani, że to starcie to będzie starcie z wrogiem zewnętrznym. Jednym z filarów polityki na przykład Stanów Zjednoczonych wobec państw Bliskiego Wschodu, także wobec tych państw, które są po drugiej stronie względem Europy Morza Śródziemnego, było przestrzeganie tego, żeby, jak to kiedyś mówiono, nawet jeśli rządzi tam sukinsyn, to żeby to był nasz sukinsyn. Tak? Stąd brało się poparcie dla dyktatorów, którzy twardą ręką trzymali zarówno zwykłych obywateli, jak i tych, którzy byli radykalizującymi się młodymi bojownikami muzułmańskimi. Tak na przykład klasycznym przykładem tego typu polityki była polityka wobec Egiptu. No, wiele można mówić o Hosni Mubaraku i jego poprzednikach, ale z całą pewnością nie byli to demokratyczni władcy, którzy dbają o wolne media i o wolność słowa w swoim kraju. Ale to był ten wybór, tak? Wybór podobny do tego, jaki był dokonywany w czasach zimnej wojny. Czyli po to, żeby jakiś kraj nie wpadł w ręce komunistów, komunistycznej partyzantki, żeby nie doszło tam do przewrotu sterowanego przez Moskwę, żeby nie wprowadzono tam komunizmu gułagowego, schowanego pod terminem trzecia droga, trzeciego świata, własna droga i tak dalej. Często światowi zachodniemu, światu zachodniemu zdarzało się popieranie postaci dość wątpliwych. I teraz 20 lat temu wszystkim wydawało się, że to jest optymalne, że jak długo ci ludzie, którzy swoimi rękami dbali o interesy Zachodu tam na miejscu, w Tunezji, w Egipcie, w wielu innych krajach, tak długo Europa jest bezpieczna. Nikomu nie przyszło do głowy, jak szybko może się okazać, że zagrożenie rośnie wewnątrz. Ci, którzy w tej chwili dokonują zamachów terrorystycznych na Zachodzie, to są ludzie, których ten Zachód sobie sam wychował. Bardzo często obdarzył ich ciepłym socjalem, wyuczył ich języka, jeśli oczywiście się chcieli uczyć. Jeśli się nie chcieli, to dał im możliwość kształcenia się w ich własnych szkołach religijnych, pod wodzą ich własnych przywódców. Nie ingerował zbytnio w to, czego w owych szkołach uczono. Wychodząc z założenia, że życie na Zachodzie, na tym bogatym Zachodzie, w tym kolorowym telewizorze, na który cały świat patrzy z zazdrością, samo załatwi sprawę. To znaczy, że ci ludzie, niezależnie od tego, skąd przybyli, jakie mają marzenia, jaką wyznają religię, będą tak zachwyceni faktem, że znaleźli się wewnątrz supermarketu zwanego Europą, że po prostu postanowią być tacy, jak inni mieszkańcy tego miejsca. Okazało się, że to były bardzo mylne i teraz okazuje się też, że bardzo kosztowne założenia, bowiem odzew, z jakim spotykają się w tej chwili wyzwania państwa islamskiego, zresztą terminu od strony propagandowej zupełnie genialnego, bardzo sprytnego, pokazuje, że bomby na ulicach krajów Europy Zachodniej, że strzały, które tam padają, to są dziełem nie jakichś fanatyków, którzy urodzili się w Pakistanie albo w Jemenie, a potem zostali przerzuceni tutaj, żeby zabijać. Tylko to są zamachy dokonywane przez ludzi, którzy mają 20, 25, 18, 30 lat. Urodzili się w Europie Zachodniej, są obywatelami Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, którzy czasem mają ze sobą specjalistyczne szkolenie na Bliskim Wschodzie, czasem nie. Czasem po prostu wystarczy im to, że w internecie obejrzą sobie wezwanie charyzmatycznego imama, który mówi: ty też możesz być żołnierzem wielkiej wojny przeciwko niewiernym. Nie musisz w tym celu zaciągać się, tak jak to bywało w czasach inwazji sowieckiej w Afganistanie, w szeregi mujahedinów. Jeżeli chcesz coś zrobić dla Allaha, jeżeli chcesz coś zrobić dla państwa islamskiego, jest mnóstwo celów dookoła ciebie. Policjant, który pilnuje porządku w twojej dzielnicy, mer twojego miasta, parlamentarzysta
parlamentów, najbliższy urząd i tak dalej, i tak dalej. To wszystko mogą być twoje cele. Nie potrzebujesz do tego jakichś skomplikowanych środków zagłady. Trzeba po prostu wziąć nóż, nawet zwykły nóż. I to jest fala, która dopiero się niestety zaczyna. Jak głęboką skalę to wszystko będzie miało, przekonamy się, w najbliższych latach. Dlaczego mówię o tym, że pojęcie państwa islamskiego jest genialnym pomysłem propagandowym? Ciężko jest się identyfikować z życiem pasztunów w Afganistanie, ciężko jest się identyfikować z krzywdzonymi, pozbawionymi wszelkich praw kobietami w świecie arabskim. Natomiast łatwo różnego rodzaju młodym radykałom, marzącym o poprawie świata, identyfikować się, tak jak kiedyś to socjaliści, komuniści na całym świecie tęsknili i zerkali do ojczyzny światowego proletariatu, czyli Związku Sowieckiego, to teraz zerkać i tęsknie ku państwu islamskiemu. To jest oczywiście gigantyczna naiwność. To państwo islamskie jako fakt, jako kawałek ziemi, no de facto nie istnieje, tak? Mamy do czynienia z bardzo niewielką przestrzenią na Bliskim Wschodzie, na której toczą się nieustannie walki, ale to drugie życie w głowach, w propagandzie, w tym, co mówi się w mediach, jest bardzo silne i zawraca w głowie bardzo wielu ludziom, do tego stopnia, że zaciągają się, żeby walczyć w szeregach państwa islamskiego. To nieważne, że są traktowani jako mięso armatnie i najczęściej, kiedy przestają być przydatni jako element propagandowy, bywają tam na miejscu zabijani. To nieważne, że młode Austriaczki, którym śni się o tym, że może pojadą tam i poznają jakiegoś przystojnego islamskiego bojownika i zostaną jego żoną, kończą po prostu jako marketanki, które muszą obsługiwać terrorystów, a potem też są zabijane. To są fakty, które nie zmieniają tej świadomości. Oczywiście Europa jest winna nie tylko dlatego, że sama zaprosiła i chowała ludzi, którzy w tej chwili chcą ją zniszczyć. Jest winna także temu, że sama stała się tworem niesłychanie słabym, tworem bez kręgosłupa moralnego, tworem bez ducha. Tak. Bardzo cennie napisał o tym dzisiaj Rafał Ziemkiewicz w swoim słowotniku na stronie tygodnika Do Rzeczy. Sytuacja Cesarstwa Rzymskiego i współczesnej Europy jest bardzo podobna. Natomiast Europy jest nawet trochę gorsza niż Cesarstwa Rzymskiego, bo jednak mimo wszystko Cesarstwo Rzymskie upadało przede wszystkim pod naciskiem barbarzyńców z zewnątrz, a wewnątrz do samego końca było konstrukcją niesłychanie atrakcyjną. To znaczy oprócz tych, którzy z ludów podbitych, zbuntowanych czy barbarzyńskich kontestowali Rzym, byli także ci, którzy aspirowali do tego, żeby być jego częścią. Dowodzili jego armiami, do samego końca stawali cesarzami. Europa Zachodnia dzisiaj wydaje się, że zatraciła tę umiejętność. Europa Zachodnia zachowuje się tak, jakby chciała popełnić samobójstwo duchowe na własne życzenie. Zresztą w wielu krajach już je popełniła. Jeżeli popatrzymy sobie, jak wyglądały partie chrześcijańskie na Zachodzie w latach 60., a jak wyglądają partie, które zwą się chrześcijańskimi demokracjami dzisiaj, to odkryjemy, że nagle ci współcześni chrześcijańscy demokraci w Belgii albo w Wielkiej Brytanii albo w Hiszpanii popierają aborcję, popierają eutanazję, popierają tak zwane małżeństwa homoseksualne itd., itd. Więc gdzież tu konserwatyzm, gdzież tu wierność wartościom, gdzie tu chrześcijańska demokracja? I dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że ten stary, zmęczony kontynent, który nie ma już żadnych idei do zaoferowania młodym ludziom, poza ideą pełnego supermarketu i poza ideą telewizora, w którym jest 500 kanałów i każdy może się zabawić na sposób, w jaki lubi, przegrywa starcie, jak zawsze, z tymi, którzy tworzą doktrynę prostszą, patologiczną. Z komunizmem było tak samo. Kiedy obok młodego człowieka pojawia się ktoś, kto oferuje mu bardzo proste wyjaśnienie wszystkiego, co dookoła się dzieje, to z reguły młody człowiek zaczyna w to wierzyć. To robią w tej chwili islamiści. Na szczęście jeszcze na ograniczoną skalę, więc miejmy nadzieję, że przypadek Polki sądzonej za terroryzm w Düsseldorfie kilka dni temu, skazanej za to na 10 lat za współpracę z państwem islamskim, to naprawdę będą wypadki jednostkowe, a nie przejdą za chwilę w setki czy w tysiące. Drugie zagrożenie, które rośnie nam tymczasem, to jest zagrożenie na wschodzie. Stało się tak, ja bardzo uważnie śledziłem tą sytuację, bo od dziecka
pasjonuje się literaturą rosyjską, potem doszła do tego także fascynacja nie tylko historią Związku Sowieckiego i Rosji, ale także tym, co tam się dzieje w mediach, ponieważ jak mówię, moim konikiem jest analizowanie medialnych przekazów, reklamy, marketingu politycznego. Też byłem zawsze bardzo zainteresowany tym, co dzieje się w Rosji, szczególnie tym, w jaki sposób wykorzystuje się kulturę popularną do celów politycznych. To było tak, że po 1989 roku i troszkę później, kiedy po pierwsze Rosja miała bardzo poważne kłopoty wewnętrzne w czasach smuty jelcynowskiej, a po drugie głównym polskim problemem na arenie międzynarodowej było to, jak szybko staniemy się częścią Unii Europejskiej, to wzrok wszystkich w Polsce, niemal wszystkich, został skierowany na Zachód. Bardzo dobrze, zastanawialiśmy się nad tym, co dla naszej tożsamości będzie oznaczało to, że znajdziemy się w Unii. Próbowaliśmy sobie to nowe życie wyobrazić, ale jednocześnie to drugie oko, które powinno być zawsze otwarte, bo niestety tutaj geopolityka determinuje nasze istnienie, nasze losy. Jesteśmy w takim miejscu, w którym te nasze oczy zawsze powinny być otwarte i zawsze powinny być w obie strony jednocześnie zerkające. Tym razem to oko patrzące na wschód było dość mocno przymknięte. Nie tylko nasze. We wrześniu zeszłego roku miałem przyjemność prowadzić taki panel w Bielsku Białej o sytuacji na Ukrainie. I gościem tej imprezy był pisarz science fiction z Ukrainy, młodego pokolenia, człowiek 30-letni, Maksym Kidruk. Ja w pewnym momencie go zapytałem, czy ktokolwiek, bo prawda jest taka, że literatura fantastyczna jest bardzo często dobrym takim testem tego, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a czego nie. Czy zdarzył się chociaż jeden człowiek na Ukrainie, pytałem Maksa, który wyobraziłby sobie w postaci, nie wiem, felietonu, humoreski, powieści fantastycznej, opowiadania, to, że może kiedyś wybuchnąć wojna między Rosją a Ukrainą. Powiedziałem, nigdy. W całym piśmiennictwie wolnej Ukrainy nikomu nigdy taka myśl nie przyszła do głowy. A jednak się wydarzyła. To przymknięte oko nie zauważało tego, jak bardzo Rosja zaczęła się zmieniać pod rządami Władimira Putina. To oko było oczywiście, czy Rosjanie są mistrzami, bardzo często też przez tego gracza ze wschodu zaślepiane, ponieważ jeśli idzie o dyplomację jawną, jeśli idzie o dyplomację niejawną, jeśli idzie o propagandę, agenturę wpływu, Rosjanie są absolutnymi mistrzami od zawsze. Zawsze było tak, że swoje niedomagania geopolityczne, często militarne, bardzo często technologiczne, nadrabiali w ten sposób, że technologię się kradło, a nie mogąc jakiegoś kraju skutecznie pokonać z zewnątrz, to próbowano ten kraj rozkładać od wewnątrz. To się nie zmieniło. Kiedy rozmawiam z analitykami wywiadu, ludźmi, którzy wiedzą, co mówią, bo zajmują się tym od wielu, wielu lat, to zwracają na przykład uwagę na rzecz taką. Coś, w czym Rosja była mistrzem, jeszcze Rosja sowiecka była mistrzem, czyli na przykład tak zwana uśpiona agentura. Tak? To są przedsięwzięcia, które w założeniu, kiedy są przygotowywane, są rozpisywane na lata i na dekady. Tak? Nikt nie wychowa kreta w ciągu pół roku, następnie w ciągu trzech miesięcy stworzy mu wiarygodną legendę, po to, żeby go po następnym pół roku utrzymać. Szpiecy, których niedawno zatrzymano w Niemczech, To było małżeństwo, którego legenda rozpoczęła się w latach 70. w Ameryce Południowej. I oni przez kilkanaście lat żyli w Ameryce Południowej, potem żyli w Europie Zachodniej, gdzie nikt nie miał wobec nich żadnych podejrzeń, bo byli tam bodajże dobrymi przez jakiś czas Duńczykami, rezydentami. Jak ktoś grzebał w ich przeszłości, to dogrzebywał się do ich poprzedniego życia w Ameryce Południowej. Co tu podejrzliwego? Potem nagle z dobrych Duńczyków stali się dobrymi Niemcami. Tak? To są instrumenty, z których przecież FSB, która jest bezpośrednim dziedzicem KGB, nigdy nie zrezygnowała. Tamte sznurki nigdy nie zostały przecięte. To wszystko się cały czas stoczy. Kiedy byłem na spotkaniu autorskim w Londynie półtora miesiąca temu, największa kampania reklamowa, jaką widziałem na ulicach Londynu, w metrze londyńskim, to była kampania telewizji Russia Today, która oczywiście już się nie nazywa Russia Today, tylko nazywa się po prostu RT. I reklamowała się takim sloganem, że
Tylko u nich można zobaczyć niezredagowaną rzeczywistość. Nawet takie plakaty, na których właśnie jest zerwany kawałek tego fałszu informacyjnego, a pod spodem jest prawda. Ponieważ Russia Today, w tej chwili telewizja RT, otrzymuje gigantyczne środki na swoją działalność, gigantyczne środki na swoją promocję i świetnie skupia wokół siebie pożytecznych idiotów, to też jej wpływy stają się na Zachodzie coraz większe, szczególnie, że znakomicie ona wyzyskuje resentymenty antyamerykańskie, antykapitalistyczne. Wielu ludzi, którzy z radością obserwowali takie ruchy jak Occupy Wall Street w Stanach Zjednoczonych, tych wszystkich, którzy po kryzysie, po krachu finansowym 2008 roku mówili o tym, że to jest zwyrodniały, chory kapitalizm i amerykański dyktat ekonomiczny, Światowego Funduszu Walutowego i tak dalej. To są wszystko ludzie, których opinie i siły skupia wokół siebie Russia Today, a potem ich używa po to, żeby także rozgrywać ich w kwestiach istotnych dla Rosji. Oczywiście Rosja Putina to kraj, który też został przez niego, wbrew pozorom, dość dobrze zreformowany. Tylko, że zreformowany tylko w niektórych częściach. Rzeczywiście nie został zreformowany w tym kierunku, żeby strukturalnie zmienić jego gospodarkę. Ale od czego zaczął Władimir Putin? Przypomnijmy sobie, że Rosja Borysa Jelcyna to była Rosja w absolutnym upadku i chaosie. Pracownicy działających jeszcze fabryk czekali pół roku albo rok na swoje pensje, emeryci nie dostawali emerytur, urzędnicy nie dostawali wypłat, dostawali je wtedy, kiedy postanowili je sobie sami zorganizować w formie łapówek. Oligarchowie rozkradali na gigantyczną skalę majątek państwowy, oczywiście w tym rozkradaniu brały udział także wszystkie możliwe służby specjalne. I teraz dla zwykłego Rosjanina, który doskonale pamięta, że 15-18 lat temu nie było pensji, nie było emerytur i nigdy nie było wiadomo, czy za rogiem swojej ulicy nie dostaniesz kulki, bo akurat tutaj będący pod opieką jednego z ważnych urzędników w ratuszu gang się nie postrzelał z drugim, dla niego sytuacja, w której pensje wzrosły i są wypłacane na czas, emerytury przychodzą na czas, telewizja jest ładna i kolorowa jak nigdy, można powiedzieć, tak? Czy 75% stanowisk kierowniczych wszędzie, nie tylko w państwie rosyjskim, zajmują byli oficerowie służb, byli przedstawiciele resortów siłowych Związku Sowieckiego i ci, którzy w tych pionach pracują, mają się dobrze. To jest o tyle ciekawa rzecz, że Zachód nieraz żyje takim złudzeniem, że w Rosji też urosła jakaś klasa średnia, która się zbuntuje któregoś razu. Tak, to, że ta klasa średnia to są na przykład pracownicy średniego szczebla Gazpromu, tak, którzy doskonale wiedzą o tym, że są tylko najemnikami u swojego oligarcha. Ten oligarcha jest karnym żołnierzem w armii Władimira Putina. Oczywiście wielkie reformy Putina to także zmiana armii. Tak, Putin zrobił ze swoją armią to, czego nie zrobiła Ukraina. Ukraina swoją armię tak naprawdę zlikwidowała. Miała po 1991 roku, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, jedną z największych armii na świecie, tak, ponieważ armia ukraińska była bardzo istotnym elementem całej armii Imperium Sowieckiego. Więc miała masę czołgów, miała masę samolotów, miała masę jednostek piechoty zmotoryzowanej, miała oczywiście także broń atomową, której potem się wyrzekła, zrezygnowała, ponieważ jak Państwo pamiętacie, wielkie mocarstwa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, gwarantowały Ukrainie, że będą broniły jej integralności terytorialnej i niepodległości w zamian za to, że ona zrzeknie się broni atomowej. Na ile to były wiarygodne gwarancje, widzimy dziś. Dziennikarze, z którymi rozmawiam, moi koledzy, reporterzy, którzy jeżdżą na Ukrainę, opowiadają niesamowite rzeczy o tym, jak w tej chwili ci, którzy próbują się sami szkolić po to, żeby po pierwsze tworzyć obronę terytorialną, taką ochotniczą na Ukrainie, albo szkolą się po to, żeby zasilać bataliony, które walczą z Rosjanami na wschodzie, bardzo często korzystają z infrastruktury, która została po jeszcze sowieckiej, a później ukraińskiej armii. Tak? Puste koszary, pełne rozpadających się budynków, jakiś rdzewiejący się sprzęt, opuszczone strzelnice, poligony i tak dalej, bo Ukraina po prostu tę armię redukowała tak długo się zredukowała niemalże do zera. No jeżeli w tej chwili kraj, który
liczy sobie ponad 50 milionów mieszkańców, ogłasza, że dokona wielkiego wysiłku mobilizacyjnego, w wyniku którego jego armia będzie większa niż 100 tysięcy, no to pokazuje, w jakim fatalnym miejscu ten kraj się znalazł. Tam dosłownie w momencie, kiedy Rosjanie zaczęli atak, czyli zabrali Krym, a potem dokonali inwazji Donbasu, to jeśli chodzi o przygotowanych do akcji żołnierzy, można było ich liczyć w tysiącach, nie w dziesiątkach tysięcy, tylko w tysiącach. Władimir Putin, jak Państwo pamiętacie, testował już możliwości swojej armii podczas ataku na Gruzję. Dokonał też bardzo istotnej zmiany, to znaczy zamiast inwestowania w armię, która byłaby bardzo liczna i była wyposażona w takie tradycyjne środki, właśnie jak czołgi i środki przerzutu piechoty zmotoryzowanej, zainwestował w nieduże brygady, które są bardzo dobrze wyposażone, które są bardzo dobrze doinwestowane, które w tej chwili bardzo często, jeśli chodzi o ten główny dla sprawności militarnej szczebel dowodzenia, czyli średni i niższy, jest dowodzony przez kadetów, którzy już dorośli w czasach po 89-91 roku, zostali wychowani w szkołach żołnierskich Rosji, zostali wychowani już pod nadzorem BOBA i pod nadzorem oczywiście instruktorów od Putina, i oni reprezentują doskonale ten nowy wielkoruski szowinizm, który przejawia się w tej chwili między innymi w marzeniach o stworzeniu tej Noworosji. Te jednostki nie są już w stanie konkurować w dziedzinie pod tytułem, czy mamy miliony żołnierzy, czy tylko bardzo wiele setek tysięcy, ale są bardzo dobrze przystosowane do realizowania nowych zadań na polu walki współczesnym. To znaczy mogą być bardzo szybko przerzucane. Między innymi wzorcową taką operacją, która uszła uwadze wszystkich amerykańskich analityków, nie, bo oni nawet już kilka prac na ten temat opublikowali, to w jaki sposób w ciągu dosłownie kilkunastu godzin Rosja potrafiła na przykład przerzucić w krytycznym momencie kryzysu krymskiego tam prawie 30 tysięcy żołnierzy, czy 30 tysięcy żołnierzy nowoczesnego uzbrojenia. Oczywiście było to łatwe dlatego, że posiadała tam bazy, tak? Rosjanie już tam byli. Niemniej sprawność, z jaką to wszystko się odbywało, była bardzo dużym zaskoczeniem dla części zachodnich analityków. Ale Rosja wyciągnęła jeszcze inne wnioski z tego, co dzieje się na świecie. Wyciągnęła wnioski też takie, że o ile grożenie zaciśniętą pięścią, tym, że ma się rakiety atomowe i czołgi, to rzecz ważna, to jeśli chodzi o bezpośrednie wpływanie na destabilizację najbliższego otoczenia, czasem i dalszego otoczenia, żyjemy już w czasach, kiedy sprytny haker, kiedy dobrze uzbrojony terrorysta jest bardzo znacznie więcej niż kolejna dywizja, którą można wysłać na granicę Donbasu na przykład. Oczywiście to prawda, że Rosja w tej chwili przeżywa olbrzymie kłopoty gospodarcze związane z obniżką cen surowców, przede wszystkim ropy naftowej. Mówi się, że być może jeszcze w tym roku cena baryłki ropy Brent spadnie nawet do $25. To jest już kilkakrotnie wtedy mniej niż ta cena, która zadowala Rosję jako eksportera ropy. Cena gazu jest powiązana z ceną ropy również. Ale czy to, że Rosja nie będzie miała tak wiele pieniędzy, jak do tej pory miała na zbrojenia i inne swoje przedsięwzięcia, oznacza, że przestanie być niebezpieczna? Oczywiście, że nie oznacza. I mówię tutaj nie tylko o zagrożeniu czysto geopolitycznym, takim, że ona może być zdolna do wielkich operacji wojskowych na różnych kierunkach, tylko mówię tu o tym, że Rosja, jeżeli nie będzie żyła z eksportowania surowców, może bardzo łatwo żyć z eksportowania czegoś innego. Z eksportowania niepokoju. Eksportowanie niepokoju jest wbrew pozorom bardzo opłacalnym zajęciem. Ponieważ użyję teraz bardzo przesadzonego przykładu, ponieważ państwom bandyckim, tak się składa na świecie, żyje się całkiem nieźle. To znaczy, jakoś lata mijają, a one istnieją. Oczywiście inaczej żyje się nieźle, w cudzysłowie, państwu bandyckiemu, jakim jest Iran, a zupełnie inaczej żyje się państwu bandyckiemu, jakim jest Korea Północna. Ale mechanizm działania jest ten sam. Mamy do czynienia z partnerem, który mówi, jeżeli nie dacie mi tego, co ja chcę, to wszyscy pójdziemy do diabła, tak?
Znaczy Korea Północna mówi, będziemy na was wystrzeliwać rakiety nuklearne. Iran jeszcze tego nie mówi, ale prawdopodobnie za chwilę będzie mógł to robić, ale za to opanował do perfekcji finansowanie terroryzmu na całym świecie. Nie tylko islamskiego, wszelakiego terroryzmu. I teraz jak tu negocjować z takim bandyckim państwem? Co z nim zrobić? No tak naprawdę jedynym sposobem stuprocentowego zwycięstwa jest unicestwienie takiego państwa, tak? Ale dlaczego miliony niewinnych ludzi, którzy w nim żyją, mają płacić za szaleństwa ludzi, którzy nimi rządzą? To państwo, takie państwo umiejętnie żonglując swoimi żądaniami, a także pokazując, co może zrobić, jeżeli te żądania są niespełniane, może na bardzo długi czas bardzo skutecznie destabilizować sytuację. I to jeśli chodzi o tak zwaną, jak to Rosjanie mówią, bliską zagranicę, i to jeśli chodzi o zagranicę daleko. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, to znaczy momentu, w którym te dwa zagrożenia, o których w tej chwili mówię, zaczynają się trochę łączyć. Tak? Znaczy nie bez powodu relacje między Iranem a Rosją nigdy nie były tak dobre jak w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie bez powodu usłyszymy nagle, że terroryści aresztowani na południu Francji to byli obywatele Rosji. Znaczy jacy obywatele Rosji? To byli Czeczeńcy. Czeczeńcy tak zwani kadyrowcy, tak? Znaczy oczywiście kadyrowcy, od których Ramzan Kadyrow, marionetkowy władca Czeczenii, będzie się odcinał. Ale nie miejmy wątpliwości. Po wojnie domowej, tak naprawdę, bo w pewnym momencie to się przemieniło w wojnę domową między tymi Czeczenami, którzy chcieli iść z Moskwą, i tymi, którzy chcieli niepodległej Czeczenii. W wojnie domowej, która się przenikała z typową wojną imperialną, Rosjanie, rosyjskie służby specjalne dysponują bardzo szerokimi wpływami wśród świetnie przeszkolonych ludzi, którzy mogą być wykorzystani jako tak zwani muzułmańscy, samorodni buntownicy gdzieś z głębokiego Kaukazu. Mam pewne przeczucie dotyczące na przykład tego, co wydarzyło się dwa lata temu w Bostonie. Wydaje mi się, że istnieją powody, dla których można traktować tę operację jako taką operację próbną. Proszę zauważyć, że wtedy wskazano, że moi bracia, którzy dokonali zamachu na maraton w Bostonie, na widzów maratonu w Bostonie, jak się okazało, mieli być szkoleni przez jakichś fundamentalistów w Dagestanie. Kiedy FBI wysłało swoją misję śledczą do Dagestanu, nie udało im się absolutnie niczego ustalić, poza tym, że no, prawdopodobnie ktoś ich szkolił i w którymś momencie zniknęli z radarów. Amerykanie naprawdę bardzo dużo wiedzą na temat tego, gdzie kto jest szkolony, skąd się wziął, o czym świadczy chociażby to, że dosłownie 24 godziny po ataku w Paryżu ostatnim na redakcji Charlie Hebdo mogli pokazać światu bardzo obszerne dossier na temat tego, w którym momencie ci panowie się pojawili na radarze tajnych służb, w którym momencie z niego zniknęli, co oni mówili o nich Niemcom, co mówili o nich Francuzom, w którym momencie czego zaniedbano i tak dalej, i tak dalej. Czasem śledztwo w sprawie Bostonu w tajemniczy sposób nie przyniosło żadnych rezultatów i bardzo poważnie zastanawiam się, mówię, to jest moje przypuszczenie w tej chwili, nie mam żadnych dowodów na to. Moje przypuszczenie jest takie, czy nie była to próba sprawdzenia, na ile można takimi aktami destabilizować sytuację nawet w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Europie Zachodniej, uzyskując oczywiście dwie korzyści. Tak? Po pierwsze, nie tylko bardzo boleśnie uderza się przeciwnika, a dla Rosji Stany Zjednoczone przecież są w tej chwili głównym przeciwnikiem, ale jeszcze kieruje się odpowiedzialność w zupełnie inną stronę. Kieruje się odpowiedzialność w stronę terroryzmu islamskiego i za chwilę Władimir Putin będzie mógł powiedzieć, słuchajcie, no naprawdę, my się tutaj kłócimy o jakiś Krym czy Donbas, tam są sami w ogóle antysemici i faszyści, nie kłóćmy się o to, ważniejsze jest to, żebyśmy razem prowadzili wojnę przeciwko terroryzmowi islamskiemu, tak jak robiliśmy to po 2001 roku, kiedy to właśnie Zachód po raz pierwszy udzielił tego gigantycznego kredytu zaufania Władimirowi Putinowi i postanowił już nie jedno, ale oboje oczu przytknąć na to, co Władimir Putin tak naprawdę robi i do czego dąży. Oczywiście to nie jest tak, że
świat nie widział. Ci, co mieli wiedzieć, widzieli, tak jak służby, tak? Tak jak te same służby, które dzisiaj nagle mówią, a my tu mamy przechwycone rozmowy między ludźmi, którzy zabili w Londynie Litwinienkę, tak? No, wypływają one w tej chwili na wierzch dlatego, bo akurat teraz w sytuacji zwiększonego napięcia między Zachodem a Rosją to jest dla nich pożyteczne. 5 lat temu, 3 lata temu było niepożyteczne, więc te informacje nie wypływały. No, przypomnijmy sobie informacje o tym, co Sowieci zrobili w Katyniu, też wtedy, kiedy było to niewygodne dla krajów Zachodu, nie wypływało, a kiedy było wygodne, nagle można było o pewnych rzeczach mówić. Wygląda więc na to, że te dwa wielkie zagrożenia będą w jakiś sposób się splatały. Spróbujmy sobie wyobrazić taką oto sytuację, że tajemniczy terroryści z Dagestanu w imię Allaha nie zabijają kilku ludzi w trakcie maratonu ulicznego, ale na przykład dokonują zamachu na elektrownię atomową w Stanach Zjednoczonych. I wyobraźmy sobie też, że żyjemy już w takim świecie, w którym nawet tych, szczerze mówiąc, z Czeczenii czy z Dagestanu terrorystów do tego Bostonu czy do elektrowni Three Mile Island wysyłać nie trzeba, jeżeli dokona się odpowiednio mocnego ataku w cyberprzestrzeni. A jeśli chodzi o hakerów, to akurat Ukraina i Rosja mają naprawdę czym się pochwalić. Kto zna na przykład historię cyberprzestępczości lat 90., ten doskonale wie, że wszystkie centrale czarnego biznesu dotyczącego handlu kartami kredytowymi i tak dalej, to są wszystko przedsięwzięcia, które były robione w 90% przez ludzi, którzy siedzieli w krajach byłego Związku Sowieckiego. Bardzo wielu na Ukrainie, nie dlatego, że rząd ukraiński się w tym chciał wyspecjalizować, tylko dlatego, że to była taka czarna dziura. Tam. Przez wiele lat to była taka czarna dziura, w której bardzo łatwo się można było schować. Rząd przymykał oczy, służby z innych krajów miały bardzo ciężkie, miały bardzo duży kłopot z infiltrowaniem tych przedsięwzięć, ale i tak się Amerykanom udawało niektórych ludzi postawić przed sądem. Tylko to oczywiście o tym czytamy w książkach dotyczących czegoś zupełnie innego, nie polityki, nie historii politycznej najnowszej, tylko zwykłej przestępczości. Ale jeżeli ktoś ma genialnych specjalistów w jednej dziedzinie, to ma i w drugiej dziedzinie. Poza tym oni mogą płynnie zmieniać barwy, tak to można określić. Co to oznacza wszystko dla Polski? Dla Polski oznacza to przede wszystkim to, że stoimy w obliczu bardzo długiego okresu chaosu w naszej części kontynentu. Polityk odpowiedzialny zawsze powinien być politykiem, tak jak generał odpowiedzialny, zawsze powinien być tym, który testując w głowie i na papierze i w planach, które sobie pisze, powinien testować przede wszystkim nie scenariusze pozytywne, tylko przede wszystkim scenariusze negatywne. A w Polsce mieliśmy przez ostatnie lata do czynienia z polityką idiotów, którzy mawiali nam, że nic złego naszej ojczyźnie przydarzyć się nie może, że przez 50 lat nie jesteśmy sobie w stanie w ogóle nawet wyobrazić, żeby zagrożenie konfliktem konwencjonalnym pojawiło się w Europie. Że tak naprawdę historia się skończyła i wszystko już będzie dobrze. No oczywiście to jest tak, że historia nigdy się nie kończy. Jeżeli jakiś naród dba o swoje bezpieczeństwo, to bardzo szybko się przekonuje, że jakiś inny naród będzie dbał o jego niebezpieczeństwo. To jego bezpieczeństwo na swoich oczywiście własnych warunkach. Najboleśniejsze jest to, że to oznacza, że trochę w ten okres chaosu wchodzimy bezbronni. I tak powinniśmy dziękować Bogu, że na to, żeby się przygotować na te trudne lata, być może na trudne dekady, mamy więcej czasu niż mieli Ukraińcy, czy niż mieli Gruzini. Tylko pytanie, czy ten czas zdołamy w jakikolwiek sposób wykorzystać. A jednocześnie, tak jak kiedy mówimy o sytuacji politycznej, dotykamy splotu elementów ekonomicznych i politycznych, bo te rzeczy są w tej chwili nierozerwalne, to warto też pamiętać, że cały czas toczą się inne procesy, które lada moment jeszcze nie są w tej chwili takimi faktorami na pierwszoplanowymi, ale lada moment się nimi staną. To są na przykład takie rzeczy już nie tylko jak brak surowców, ale na przykład brak wody. Za chwilę okaże się, że w wyniku zmian klimatycznych są nawet na naszym kontynencie miejsca, do których dostarczenie wody jest niesłychanie trudne, w których rolnictwo, sadownictwo, uprawy wszelkie cierpi z tego powodu, że nie ma tam wystarczających ilości wody. Wojny
będą toczyły się już nie tylko między wschodem i zachodem, także między północą i południem, ale także nie o to, kto ma ropę naftową, a kto jej nie ma, ale także o to, kto na przykład ma wodę, a kto jej nie ma. To się stanie, może jeszcze nie w ciągu najbliższych kilku lat, ale stanie się to w ciągu najbliższych lat kilkunastu, najprawdopodobniej, najpóźniej kilkudziesięciu. Żyjemy w świecie, który jest skomplikowany, jak jeszcze nigdy do tej pory w naszej historii nie było. Tym bardziej przerażające jest to, że rządzą nami w tej chwili ludzie, którzy wydają się kompletnie na to nie zwracać uwagi, którzy są tak pochłonięci celami krótkoterminowymi, celem pod tytułem objęcie władzy i jej utrzymanie, że to sprawia, że kiedy o tym myślę, jeżą mi się włosy na głowie. Jest mi też smutno, kiedy uświadamiam sobie, że nie znam dobrej recepty czy dobrej odpowiedzi, tak, no bo to jest tak, że kiedy w tej chwili mówimy o tym, żeby naprawić Polskę, czy żeby Polska była bezpieczniejsza, powinniśmy przede wszystkim odsunąć od władzy ludzi, którzy są skorumpowani i krótkowzroczni, ale pytanie jest oczywiście, i to jest trudne pytanie, do nas samych, tak, nie tylko do tych, których chcielibyśmy widzieć u władzy, czy to wielkie zadanie jesteśmy w stanie udźwignąć, bo nie idzie już tutaj gra tylko o to, kto będzie rządził, ale jeszcze gra idzie o to, w jaki sposób będziemy się przygotowywać do zagrożeń za 5, 10, 15 lat. Oczywiście przygotowywanie się do zagrożeń zawczasu oznacza co? Oznacza również wyrzeczenia. I teraz, tak jak wielką zbrodnią generała Jaruzelskiego było nie tylko wprowadzenie stanu wojennego, ale przede wszystkim przetrącenie moralnego kręgosłupa narodu i zniszczenie jego nadziei na to, że może być lepiej, tak dla mnie jednym z głównych zarzutów wobec ekipy, która rządzi nami od ponad 7 lat, jest to, że mając tak dobrą koniunkturę, mogąc wykorzystać tak wiele rzeczy dla dobra Polski, dla zabezpieczenia jej granic, dla zreformowania jej armii, dla przygotowania się do tego, co może nam przyszłość przynieść, cały ten potencjał, również ten potencjał nadziei, bo przecież ci wyborcy, którzy głosowali na te partie, które są u władzy, też taką nadzieję, że będzie lepiej normalnie, że rządzący te nadzieje po prostu zmarnowali. I teraz w jaki sposób będzie można za chwilę wymagać, a będzie niestety trzeba wymagać, tak, od ludzi, żeby w imię czegoś, czemu chcemy zapobiec, znów zacisnęli zęby, skoro oni mają świadomość, że przez wiele ostatnich lat za każdym razem, kiedy im to wmawiano, to ich po prostu ordynarnie oszukiwano po to, żeby ich okraść. To jest sedno tej przerażającej pułapki, w którą zostaliśmy przez ostatnie niespełna 8 lat wpędzeni. I to jest olbrzymie wyzwanie dla tych wszystkich, którzy Polskę chcieliby zmieniać, tych wszystkich, którzy Polskę chcieliby naprawiać. Niezależnie od tego, że oczywiście jest bardzo wiele krzywd, które należy naprawić, bo należy, tak. Ale liczba tych zadań, które się rysują na horyzoncie, jest przytłaczająca. Jeśli idzie o zagrożenie wewnętrzne, które nie wiąże się bezpośrednio z tymi zagrożeniami, o których mówiłem przed chwilą, tymi zewnętrznymi, to oczywiście największym jest rozkład. Jest rozkład polskiego państwa na wszystkich jego możliwych poziomach. Jak państwa, które istnieje, jak wiemy, sta się prawdę tylko teoretycznie. Rozkład, który niestety, dzięki temu, co wydarzyło się w wyborach samorządowych, na tym szczeblu, bardzo ważnym dla rozwoju Polski, będzie trwał przez kolejną kadencję. Kadencję najprawdopodobniej ostatnią, pod względem na przykład możliwości inwestycyjnych, ponieważ ta perspektywa unijna, o której my w tej chwili mówimy, ona się naprawdę skończy w roku 2019. I wtedy już nie będzie takiej sytuacji, jak to było za czasów niesławnego pana Chlebowskiego, który miasto Żary, którego był burmistrzem, zostawił z takimi gigantycznymi długami, że zbankrutowało i trzeba powiedzieć tam nadzór komisaryczny wprowadzać, bo po prostu wydano więcej pieniędzy
już nie tylko niż wpływało, tylko wydano więcej niż miało, niż wpłynie i tak dalej, i tak dalej. Tylko że wtedy można było to wyprostować, dlaczego, a bo za chwilę się pojawiła perspektywa unijna, pojawiły się pieniądze, można było tutaj te pieniądze wyasygnować na to, te na tamto, dołożyć wtedy z budżetu państwa trochę, podnieść lokalne podatki, jakoś się udało. Teraz się nie uda. Panowie, którzy po raz ostatni dorwali się do żłobu w wyborach samorządowych pod koniec ubiegłego roku, będą te pieniądze z ostatniej perspektywy unijnej dzielili tak, żeby istniejący układ utrwalić, żeby ci, którzy mają pieniądze, mają dostać, co mają, to dostali, żeby na tym zarobili. A co stanie się za 4 lata? No, cała Polska będzie, cała samorządna Polska będzie takim żarowem właśnie, jak to było pod rządami pana Zbigniewa Chlebowskiego, którego mieszkańcy nagle odkryją, że ich budżet wygląda tak, że na każde 100% wpływów mają 130% wydatków. Myślę, że to jest też przyczyna, dla której wybory samorządowe zostały tak ordynarnie skręcone. Oczywiście nie uważam, że to się odbyło wszystko w taki sposób putinowski. Rozmawiałem kiedyś ze statystykami całkiem niedawno, którzy analizują, którzy sprawdzają, w jaki sposób można matematycznymi metodami statystycznymi odkryć, że z wyborami jest coś nie w porządku. Badali to w państwach afrykańskich, badali to w państwach Ameryki Południowej, badali to na przykład również w Rosji Putina. Ze słupków to bardzo ładnie wynika, bo w Rosji Putina na przykład w ostatnich wyborach parlamentarnych wyglądało to tak, że ich podejrzenie wzbudził fakt, że bardzo jest dużo miejsc, w których padły okrągłe liczby. Znaczy nie tak, że na szczeblu jakimś tam wyższym wynik procentowy na przykład wynosił 55% dla partii Putina, ale na te 55% złożyło się w niższych obwodach. W jednym było 23,70, w drugim było 76,15, coś tam jeszcze. Nie, no to by było naturalne, tak? To jest, mamy rozkład jakichś tam sympatii elektoratów i tak dalej. Nie. Jeżeli to jest tak, że patrzy się na wyniki w jakimś obwodzie i tam jest 55% dla jakiejś partii, a potem się wychodzi niżej i w każdym z obwodów jest 55%, to znaczy, że coś jest bardzo nie w porządku. W takimi bardzo prostymi metodami, jeżeli ma się tylko dostęp do wyników, można pewne rzeczy wychwytywać od razu metodami matematycznymi i statystycznymi. No z naszymi wyborami samorządowymi problem jest taki, że na razie nie mamy nawet czego analizować. Jak Państwo wiecie, oficjalne wyniki, mimo że zatwierdzone przez Sąd Najwyższy, na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w komplecie się nie znajdują. Firma prywatna, która została wynajęta do robienia badań Exit Poll, nie chcę ujawnić tych badań, mówiąc, że to było komercyjne zlecenie, a skoro to jest komercyjne, to efekt tych prac jest rzeczą wewnętrzną między nimi a tymi, którzy za nie zapłacili. Tak? Grupa socjologów, która ostatnio prosiła, bo chcieli badać skąd nieprawidłowości, jak to się stało, o co chodzi z tymi rozkładami, głosami nieważnymi i tak dalej. Myślę, że nie dostaniecie. No, my jesteśmy komercyjnym tutaj badaczem, zrobiliśmy to na zlecenie telewizji. Jest tajemnica handlowa i koniec, do widzenia. Więc nie ma, po pierwsze, to jest też ciekawa rzecz, jak czytam ostatnio wywiad z Bronisławem Komorowskim, który się strasznie pysznił, że co, tu 1700 protestów było, ale większość sądy odrzuciły. A w ilu miejscach nie było protestów, ponieważ nie było nawet oficjalnych wyników, które można było zaskarżyć. One się dopiero potem pojawiały, po malutku, po kawałku, a w wielu miejscach do dzisiaj się nie pojawiły. Jak zaskarżać takie wyniki? W jaki sposób iść do sądu i domagać się sprostowania wyborów w jakimś miejscu z tego powodu, że jest zadziwiająco duży procent głosów nieważnych, jeżeli nie wie się, z jakiego powodu te głosy były nieważne? Sąd powie, a to na jakiej podstawie pan podejrzewa, że one są nieważne dlatego, że ktoś postawił 2 krzyżyki albo dostawił 2, a nie dlatego, że ktoś ma już serdecznie polityków w nosie i wrzucił pustą kartkę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te wybory nie zostały skręcone w sposób putinowski, natomiast myślę, że zostały one skręcone w sposób częściowo spontaniczny, częściowo przez tych, którym się już to wcześniej udawało.
Jak popatrzymy sobie na mapę tego, co się działo w województwie mazowieckim w roku 2010, jak patrzymy sobie na to, co się działo w województwie mazowieckim w roku 2006, bo profesor Śleszyński takie analizy też robił, w tych z roku 2006 widać też na przykład, że takie dziwne miejsca z przedziwnymi frekwencjami, głosami nieważnymi i tak dalej zdarzały się w takim pasie gmin wzdłuż granicy z Niemcami. No to widać, że są takie miejsca na mapie Polski, takie patologiczne, w których najprawdopodobniej ktoś kiedyś spróbował troszeczkę podkręcić wyniki i skoro raz się udało, to tym bardziej był chętny do tego, żeby to zrobić drugi raz. To po pierwsze. Więc jakby nie było, myślę, jakiegoś prikazu pod tytułem tam tutaj ktoś wzywa kogoś i mówi słuchajcie, ma być tyle, a tyle. Nie, to się działo w inny sposób. Po drugie, sondaże, z którymi było tak raz w lewo, raz w prawo, myślę, że sprawiły, że ci, którzy fałszowali wcześniej tak trochę, tym razem się ośmielili do tego, żeby fałszować trochę mocniej, na wszelki wypadek. Wyszli z założenia, że skoro to wahadło się przechyla na stronę przeciwnika, to może trzeba my tutaj dosypiemy trochę naszym, trochę więcej, żeby to zjawisko zminimalizować. Trzeci element to jest oczywiście to, w jaki sposób nie mamy żadnej kontroli nad takimi patologiami Polski lokalnej, gdzie rzeczywiście w komisjach wyborczych siedzą sobie ludzie, których los zawodowy zależy od tego, co się stanie z władzą, tak? Czy pani, która siedzi w komisji, czy jej mąż, czy córka, syn i tak dalej, będą dalej mieli robotę u tego wójta, czy nie będą mieli. Była taka słynna inicjatywa, tylko pobieżnie przeglądali te formularze. No to znaczy, że mamy problem, tak? Jeśli chodzi o taką podstawową obywatelskość i rozumienie tego, jakie mechanizmy sprawiają, że demokracja funkcjonuje, że nie, czy nie. Ostatnio bardzo ciekawej analizy dokonał też, i to jest kolejny element, dr Jarosław Flis, którego zdaniem PSL mógł zyskać na tym, że był na pierwszej stronie słynnej książeczki około 700 tysięcy głosów. I że są takie miejsca, w których tylko z tego powodu, że PSL był na pierwszej stronie książeczki, miał 8% więcej niż w innych miejscach, a Prawo i Sprawiedliwość miało 6% mniej, z tego co pamiętam. I bardzo dużo wysiłku w takim obszernym wpisie na swoim blogu wkłada w to, żeby sprzedać nam taką tezę, że to właściwie załatwia to wyjaśnienie wszystko, co się nie zgadza z wyborami samorządowymi. Co oczywiście nie jest do końca prawdą, ponieważ w tym samym tekście można na przykład przeczytać, że PSL i PiS walczyły w wielu miejscach o bardzo podobny elektorat. Flis mówi tak, ważniejsze jest to, kto był na pierwszej stronie książeczki, bo są takie miejsca, gdzie PSL-owi z braku kandydatów nie udało się wystawić własnej listy i w tych miejscach to wynik PiS-u był lepszy niż statystycznie w innych miejscach, tak? Bo wtedy to PiS był na pierwszej stronie książeczki. Ale jeśli ktoś mówi, że był lepszy, bo był na pierwszej stronie książeczki PiS, a jednocześnie mówi, że PiS i PSL walczyły o ten sam elektorat, to skąd mamy wiedzieć, ile tej zwyżki PiS-u w danych okręgach było efektem tego, że był na pierwszej stronie, a ile efektem było tego, że ci, którzy mogliby zagłosować na PSL, którego nie było w tym zestawie, zagłosowali na inną partię, więc nie jest to wszystko aż tak proste. I do czego dochodzimy? Dochodzimy do czegoś takiego, co niestety z czym najczęściej mają zwykły koledzy od katastrof lotniczych na przykład, że kiedy kilka rzeczy, które są niewyobrażalne albo bardzo, bardzo mało prawdopodobne się jednak zaraz za jakimś czasem stanie, no to przychodzi taki moment, że tych elementów następuje kumulacja i dochodzi do fatalnego zdarzenia. I właśnie to moim zdaniem się w listopadzie ubiegłego roku zdarzyło. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, te wszystkie nieprawidłowości zostały na siebie nałożone i każda z nich potęgowała efekt kolejny. Co oznacza, że przez następne 4 lata patologiczne mechanizmy na poziomie samorządowym będą utrwalane i państwo zamiast się samo naprawiać, będzie dalej pogrążało się w trwaniu zgniźnie takiej samej, w jakiej trwało do tej pory. Czy uda się jeszcze, bo to jest ostatnia droga,
Czy uda się jeszcze, gdyby na przykład po roku, po jesieni tego roku udało się wyłonić większość, rządną większość w polskim parlamencie, czy uda się na przykład skrócić kadencję samorządów? No teoretycznie tak. Teoretycznie tak, ale praktycznie wydaje mi się to trudne do wyobrażenia, przede wszystkim też ze względów PR-owskich, to znaczy myślę krzyk, który by się wtedy podniósł na całą Europę, jak to tutaj władzy chciwej, której mało jest tego, że w wątpliwych okolicznościach wygrała do Sejmu, to chce jeszcze wziąć całą inną władzę i teraz odebrać tutaj władzę tym, którzy zostali wyłonieni w wyborach samorządowych przecież legalnie, no bo dlaczego nie legalnie? Legalnie i uczciwie, skoro powiedział Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Trybunał Konstytucyjny, wszyscy się zgodzili, że legalnie, to o czym my tutaj mówimy. Więc musimy przygotować się w Polsce lokalnej na kolejne 4 lata trwania tego, co trwa. Czy będziemy musieli się przyzwyczajać także na szczeblu ogólnopolskim? Bardzo dobre pytanie. Zauważmy, jak wiele i dziwnych rzeczy zaczyna się dziać znowu w tej chwili w polityce i jak wiele znowu rzeczy, które do tej pory wydawało się pewne, wydaje się niepewne. Myślę, że zarówno to, co dzieje się w tej chwili wokół Kongresu Nowej Prawicy, w szczególności mam tutaj odejście Przemysława Wiplera, Janusza Korwin-Mikkego w celu tworzenia nowej partii, która, jak słyszymy, nieoficjalnie ma wcale nie być taką partią skrajnie libertariańską, tylko próbować zagospodarować taki elektorat wolnorynkowego centrum, trochę to jest bardzo ciekawe, pokazuje, że cały czas pomysły pod tytułem w jaki sposób nie dopuścić opozycji do władzy, tworząc ugrupowania, które skanalizują trochę społeczne oburzenie, że cały czas te pomysły są. Przemek Wibler zawsze marzył o tym, żeby być w tak zwanej partii środka, taką kiedyś próbował być Ruch Polska jest najważniejsza, o którą potem próbował być Polska Razem Jarosława Gowina. W tej chwili ten nowy twór, czyli Korwin, tak, partia Korwin, będzie próbowała zagospodarować sieroty po Platformie, liberalne sieroty po Platformie, tak, tych, którzy głosowali na Platformę jako partię, która miała dbać o przedsiębiorczość i się na tym zawiedli sieroty po Polsce Razem Jarosława Gowina, czyli tych konserwatywnych liberałów, którzy mają dość Platformy, ale nie wybaczą Gowinowi temu, tego, że poszedł do strasznego kaczora. To jest też próba zagospodarowania trochę sierot po Palikocie, z czasów, kiedy Palikot mówił, że on jest przyjazny państwu, że on będzie walczył o tutaj usunięcie biurokratycznych przepisów i tak dalej. Więc to jest próba skonstruowania takiego tworu na środku, który tych kilka procent jeszcze urwie. Na ile to jest próba wykreowania nowej Platformy Obywatelskiej, bo już niektórzy tak mówią, no to jeszcze jest w tej chwili za wcześnie powiedzieć. Natomiast patrzmy też uważnie na to, co dzieje się z drugiej strony, po lewej stronie. Wbrew wielu naśmiewającym się kolegom, bardzo poważnie traktuje kandydaturę pani Ogórek na prezydenta. Z tego prostego powodu, że w sytuacji, kiedy duża część polskich wyborców ma serdecznie dosyć polityki, a jednocześnie czuje się cały czas oszukiwana, może u nich taki efekt Stana Tymińskiego nastąpić, tak? To znaczy mogą powiedzieć, no nie, no ta Platforma to nie, ale tam na ten PiS, no, chyba też nie, bo na tym oni się tam wszyscy żrą, oni są wszyscy po jednych pieniądzach, to możemy zagłosować w ogóle tak na złość, na kogoś innego. Takie głosy bardzo często decydują o tym, jak wygląda układ sił w polityce. Takimi głosami kiedyś były głosy na Lebera, takimi głosami były głosy na partię Palikota w wyborach parlamentarnych. I wszystkie te przykłady pokazują, że jeśli się to zrobi sprytnie, to taki kandydat czy taka partia może zagospodarować 10, 12, 13, 15%. A za chwilę może się okazać, że do tego, by utworzyć większość rządną w polskim parlamencie, opozycji będzie brakowało właśnie nawet nie 15, ale 7, 4, 5% i tak dalej. Więc obserwujmy bardzo uważnie to, co dzieje się na scenie politycznej. Niestety nie jestem dobrym wróżem w tej materii, ale staram się bardzo uważnie przyglądać temu, jak to się dzieje i temu będzie między innymi, jak to się robi. Temu będzie poświęcona książka, którą piszę w tej chwili. Jeśli dobrze pójdzie, to ukaże się ona w
maju, prawdopodobnie zaraz po wyborach prezydenckich. To jest taka książka publicystyczna, w której staram się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak to się stało. Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Pytanie nie tylko co dalej, ale jak to się stało. Gdzie, co i jak zostało zrobione przez te 8 lat, że znaleźliśmy się w tak fatalnym położeniu, w jakim się w tej chwili znajdujemy. Bo to jest tak, że czasem patrząc na poszczególne drzewa, nie zauważamy lasu. Ja chciałbym w tej książce opowiedzieć trochę o tym, w których momentach przeciwnik został niedoceniony, w których momentach on zagrał wyjątkowo trafnie, a w których momentach opozycja zagrała wyjątkowo nietrafnie, jak to wszystko się złożyło i w efekcie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tytuł tej książki roboczy, mam nadzieję, że wydawca się zgodzi na utrzymanie go do końca, brzmi Wydymani. Bo tacy właśnie są w tej chwili Polacy. To mniej więcej w skrócie to, z czym chciałem się Państwu w części mojego programowego wystąpienia podzielić. Bardzo chętnie, jeśli mają Państwo pytania, to będę na te pytania odpowiadał. Chciałem jeszcze, zanim przejdziemy do pytań, kilka słów powiedzieć o książce, którą trzymam w ręku, która się ukazała 1,5 miesiąca temu. Czarne Bataliony to jest zbiór opowiadań, zbiór opowiadań fantastyczno-realistycznych i satyryczno-politycznych. Tytułowy tekst Czarne Bataliony to jest historia alternatywna o świecie, który został opanowany przez Związek Sowiecki w całości. To znaczy II wojna światowa zakończyła się w ten sposób, że Stalin i jego następcy pomału opanowywali kolejne kraje. To jest scenariusz, o którym Sowieci w latach II wojny, szczególnie Stalin, marzyli. Moją inspiracją był tutaj taki fragment jednej z książek Wiktora Suworowa, który opisywał, jak stalinowscy generałowie w latach 40. się zastanawiali całkiem na poważnie nad tym, jaka republika zostanie jako ostatnia wcielona do Światowej Republiki Rad. No i się nawet nie zastanawiali nad tym, czy wygrają, tylko która jako ostatnia. No i jedni mówili, chilijska była taka frakcja, że czy, bo to jednak daleko tam jest, do tej Ameryki Południowej, a byli też tacy, którzy mówili, że nowozelandzka na przykład. Więc ja postanowiłem na serio, bo to nie jest opowiadanie satyryczne, wziąć taką możliwość i spróbować sobie wyobrazić taki świat na początku XXI stulecia, po takiej wieloletniej, wielkiej wojnie, już nie ojczyźnianej, ale globalnej wojnie wyzwoleńczej, i zastanowić się nad tym, w jaki sposób ten świat by wyglądał i w jaki sposób wyglądałaby Polska. Czy byłoby miejsce jeszcze dla Polski, jaka by to była Polska? Jak się Państwo domyślacie, nie jest to opowiadanie specjalnie optymistyczne. Ale ciekawa rzecz, kiedy je pisałem, uświadomiłem sobie, że to jest taki rodzaj historii alternatywnej, której pisanie dostarcza mi szczególnie wiele radości, ponieważ piszę trochę o swoim dzieciństwie i swojej młodości. I myślę, że dzieciństwie i młodości wielu z Państwa. Ponieważ wszyscy, którzy żyli w PRL-u pod butem Związku Sowieckiego, żyli tak naprawdę w rzeczywistości alternatywnej. Prawdziwa historia toczyła się gdzieś tam z dala od nas. Postęp technologiczny, postęp polityczny, różne ważne rzeczy. A my żyliśmy w historii alternatywnej. Żyliśmy w historii, w której zwycięstwo ostateczne komunizmu jest pewne, tylko tyle, że musimy trochę na nie jeszcze poczekać. Żyliśmy w takim świecie, jaki budowały socrealistyczne opowiastki, książki dla dzieci, propaganda dla dorosłych itd., itd. W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że konstruując ten świat opanowany przez Światową Republikę Rad, nadaje mu takie rysy, jak to bywało właśnie w tych nadmiernie optymistycznych, propagandowych, fantastycznych opowiastkach z czasu Związku Sowieckiego. A potem sobie uświadomiłem, no tak, ale przecież to był świat, który nam kazano wtedy wierzyć, więc to my byliśmy mieszkańcami historii alternatywnej. Ale są tutaj też opowiadania lżejsze i mocno okręcone wokół polskich wydarzeń. Jest na przykład opowiadanie o tym, jak pewnego razu, no to sam nie wiedziałem, jakieś profetycznie mi to wyszło, jak to pewnego razu do gabinetu wojewody śląskiego przychodzi diabeł ubić z nim interes, ponieważ ma świetny pomysł na to, co można zrobić z likwidowanymi kopalniami. Jest też opowiadanie, w którym drwie sobie z naszych oligarchów. I żeby Państwa zachęcić, to pozwolę sobie fragment tego tekstu przytoczyć. Wiem, co robię, ponieważ dało mi się go już parę razy publicznie przytoczyć.
i z reguły był to fragment wybierany dobrze. Opowiadanie nosi tytuł Dzień Oligarchy. I tutaj przechodzimy od powieści międzynarodowych do lokalnych. We wtorek, 12 czerwca o godzinie 9.13 rano czasu środkowoeuropejskiego, wewnątrz oligarchy Jacka Fulczyka obudziło się sumienie. Stało się to bez żadnej widocznej przyczyny. Fulczyk z całą pewnością nie miał sumienia, kiedy kładł się spać, a miał je, kiedy się obudził. Wraz z sumieniem wewnątrz Jacka Fulczyka, pierwszego na krajowej i 315 na europejskiej liście najbogatszych przedsiębiorców, pojawiły się inne plagi, będące zwykle konsekwencją posiadania sumienia. Były to troska o dobro wspólne, wrażliwość na cudzą krzywdę i przemożna chęć czynienia dobra. Zdawało mu się nawet, że zaczyna w nim nieśmiało kiełkować patriotyzm. Po raz pierwszy od wielu lat Jacek Fulczyk odczuwał wstyd. Chwilę po wygrzebaniu się z luksusowo mięciutkiej pościeli zadzwonił do swojej byłej żony Sandry de Domokopciuch, którą poznał był jeszcze podczas studiów na Politechnice. Przeprosił ją za to, że zmarnował jej życie, że niewystarczająco wiele czasu poświęcał ich dzieciom, że ją zdradzał i że dostała od niego tak mało pieniędzy. Sandra Kopciuch nie usłyszała już, jak po tym wszystkim Fulczyk obiecywał poprawę, ponieważ zemdlała z wrażenia już przy przeprosinach za liczne małżeńskie niewierności. Następnie Jacek Fulczyk udał się do sypialni swojej aktualnej żony, Joanny Szczęsnej Wiśniowieckiej Potockiej Radziwiłł Niemczyckiej Fulczyk i przeprosił ją mniej więcej za te same rzeczy, za które prosił o wybaczenie u Sandry Kopciuch. W odróżnieniu od eks-żony, Joanna nie zemdlała. Była bowiem jako dziedziczka rodów arystokratycznych przyzwyczajona do najbardziej wymyślnych dziwactw. Niemniej natychmiast zadzwoniła po lekarza. To jest opowieść, która na szczęście kończy się dobrze dla Jacka Fulczyka. Bo wiecie Państwo, że bogatemu sumienie może w życiu bardzo przeszkadzać. Ale tak naprawdę, tak jak każdy z tekstów, który jest w tym zbiorze, stara się dotknąć jakiegoś ważnego problemu, nawet jeśli jest to w kostiumie fantastyczno-satyrycznym, problemu polskiego, to tutaj zadałem sobie takie proste pytanie, bo akurat tak się złożyło, że zanim zacząłem pisać to opowiadanie, dosyć sporo czytałem o Ameryce lat 20. i 30. Ameryce Prohibicji, gdzie, jak się okazało, ci wszyscy bandyci, gangsterzy, którzy budowali Amerykę, bo to tak trochę też można powiedzieć, zostawili po sobie zadziwiająco dużo dobrych rzeczy. Na przykład żona jednego z gangsterów z Florydy, takiego najpotężniejszego, zostawiła po sobie wspaniale działający szpital i sierociniec. Gangsterzy z innych części kraju zostawili po sobie drogi, które trzeba było zbudować, gdzieś trzeba było tą gorzałę jakoś transportować, nie po dziurach. Koleje żelazne w wielu miejscach się pojawiły, bo trzeba było zapewnić elekcje skorumpowanym politykom. Oni obiecali ludności, że zbudują koleje i w odróżnieniu od naszych polityków dotrzymywali obietnic. A potem zadałem sobie pytanie, a co zostanie po naszych bogaczach? Gdzieś jakieś będą głazy dziękczynne budowane. Cóż to takiego nas czeka? No niestety oczywiście nasi bogacze są inni niż bogacze z normalnych krajów, ponieważ tamci bardzo często, ja nie mówię oczywiście o dziedzicznych fortunach, tak, ale w normalnej gospodarce, w normalnym kraju jest możliwe, że ktoś zdobywa wielkie pieniądze dlatego, że zainwestował w odpowiednim momencie, w odpowiedni pomysł. Albo wynalazł nową dziedzinę usług, tak jak twórca Facebooka na przykład, tak? Albo stworzył całą nową dziedzinę gospodarki, jak ci, którzy stworzyli biznes komputerowy. Albo miał takie przeczucie, że człowiek, który siedzi na Uniwersytecie w Pensylwanii i pracuje nad przełomowym lekiem, to jest coś, w co warto zainwestować. I zarobić na tym krocie oczywiście w przyszłości, ale też dzięki temu lek leczy miliony ludzi. Nie. Jak się patrzy na nasze setki najbogatszych Polaków, to widać, że tam są ludzie, którzy tak zrobili pieniądze dlatego, że coś dostali tanie od państwa, a potem to drogo sprzedali. Albo dostali kawałek państwowej niegdyś gospodarki po to, żeby sobie na nim pożerować. I nie są, mimo że mają bardzo dużo pieniędzy, nikim innych od drobnych cwaniaczków, bo przecież od tego właśnie zaczynali, od bycia takimi drobnymi,
amoralnymi cwaniaczkami, których horyzonty wyznacza to, co zwykle wyznacza horyzont drobnemu cwaniaczkowi. Dobro jego własnej kieszeni i czasem jeszcze, jak się trafi mądry cwaniaczek, dobro jego rodziny. I o tym właśnie jest to opowiadanie. Ale myślę, że ci z Państwa, którzy sięgną po tę książkę, znajdą też wiele innych ciekawych materiałów do przemyślenia. Wszystkie książki, zresztą, które przywiodłem, czyli zarówno powieść Demokrator, opowieść o tak naprawdę Władimirze Putinie, ale w kostiumie satyryczno-groteskowym, takim ala bracia Strugaccy połączeni z Orwellem, zbiór opowiadań Czarne Bataliony i wywiad z Czarkiem, zawód dziennika śledczy, jeśli mieli Państwo ochotę tę książkę nabyć, to serdecznie zapraszam i oczywiście służę także swoim podpisem, a teraz służę również odpowiedzią, jeśli chcieliby Państwo zadać jakieś pytania.